Słuchacie gadki z klatki na antenie Motoradia. Dzisiejszym gościem jest pan Grzegorz Olchawski. I zaczniemy od tego, że radio ma niewiele wad, ale jedną z nich jest to, że nie możecie zobaczyć tego, co tutaj mamy na biurku, bo my tutaj przygotowaliśmy się do rozmowy z panem Grzegorzem. Myśleliśmy, że historia startów pana Grzegorza zaczęła się koło 2013 roku, po czym pan Grzegorz nas tutaj zaskoczył i swoją licencją z 86 roku, tak? Tak, tak. To jest pierwsza licencja z Polskiego Związku Motorowego, no i dyplomami za zwycięstwo w 13. kryterium ASów w 87 roku, a ty Radku tam masz? Tak, a ja mam dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w pierwszej eliminacji samochodowych wyścig górski 100 mil i to też mamy datowane na 1986 rok. Tak było. To co, to był wtedy ten początek? Jak się zaczęło? To był początek startów, a tak. Historia w ogóle z motosportem zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Ja w ogóle rodzinnie jestem związany z motoryzacją od pokoleń, bo mój pradziadek budował pierwsze autobusy na terenie jeszcze zaborów, a później wraz z moim synem, czyli moim dziadkiem, pracowali w fabryce Fiata przed wojną. Po wojnie dziadek prowadził aż do lat 80. warsztat blacharski. No, wujek był na przykład dyrektorem Polmozbytu. Pozostali wujkowie również byli mechanikami samochodowymi, także u nas w domu ciągle przewijała się motoryzacja, samochody. A ja jakoś od samego początku, no nie tylko może dlatego, że wychowywałem się w rodzinie, w której ten samochód zawsze był obecny, ale też interesował mnie motosport, a szczególnie rajdy. Nigdy jakoś nie interesowałem się wyścigami czy Formułą 1, ale zawsze rajdami. I wtedy wiemy, że w latach 70. czy 80. dostęp do tej wiedzy był trudny, ale zawsze jakoś się udawało być na bieżąco. No, mieliśmy wtedy sobie słowa zasadę, dzięki niemu jego startom wiedzieliśmy coś więcej o światowym motosporcie, ale od praktycznie dzieciństwa cały czas interesowałem się motosportem. To taki pierwszy rajdowy samochód? Oczywiście, tak jak wszyscy w tym czasie, nie będzie zaskoczeniem, że był to polski Fiat 126P, ale akurat ten wyścig górski, dzięki uprzejmości kolegi, wygrałem Fiatem Bartosiem. To wtedy takie największe marzenie motoryzacyjne polskie, ale później startowałem małym Fiatem. Tak. Na początku był to B grupowy, ale jak wiemy w 86 roku B grupa została zakazana i później to już był A grupowy samochód. No piękna historia w ogóle. Dokładnie. I później po tym maluchu co było? Długa, długa przerwa. Czyli była do tego 2013 roku? Aż? No i 13, bo tam się pojawiają pierwsze zapisy. Ja myślę, dokładnie. Że to było chyba już w 11 czy 12, te pierwsze starty Mitsubishi Evo 10. Mhm. Tak, tak. Można powiedzieć, że w aktywnym uczestnictwie to była tak długa przerwa. To ta dziesiątka, którą pan startował na początku, czyli ten 13, 14, tutaj mamy 15 rok, to już to była taka, to był cywilny samochód, czy rzeczywiście nie, już przygotowany, to już taka rajdówka, tak? To był samochód przygotowany i to trochę więcej niż rajdówka, bo nie ograniczały go żadne przepisy, więc on miał około 500 koni sekwencyjną skrzynię, to był taki potwór, tak. No tak, bo to były Rally Land Cup, tak? Tam tak. Był taki amatorka, która wygląda jak bardzo profesjonalnie, bo tam samochody to są... Tak, i to były bardzo fajne imprezy, bardzo mile je wspominamy, bo wtedy był to olbrzymi obiekt, prawda, lotniska byłego, ale wykorzystywany był maksymalnie, bo to nie tylko płyty lotniska i drogi dojazdowe, ale również odcinki łączące, szutrowe. Naprawdę fantastyczne imprezy, które się odbywały i w lecie, i w zimie, mieszana nawierzchnia. Bardzo wiele można się było nauczyć, no i bezpiecznie było przede wszystkim, tak? Także na początek bardzo fajna sprawa. A jak długie odcinki to były? Myślę, że te odcinki nawet, one były łączone, ale tak, no na pewno ponad 5 kilometrów. I tutaj w dwóch czy trzech startach pana pilotem był Andrzej Lęczowski, tak? O, to nawet nie pamiętam takiej historii. Tak, tu nam podpowiada internet. Internet, tak. Nie, dlatego pytamy się, bo my też jakoś tam z panem Andrzejem się plątaliśmy. Nie jestem panem pana Andrzeja, nie? Także nie? Może pominimy rozmowę na jego temat. No to dobra, dobra, to jedziemy dalej. Czyli co, 3 sezony w Rally Land Cup w Lancerze i stwierdził pan, że idzie pan... A właśnie w sumie skąd pomysł na to Audi?
Bo to mnie ciekawi, taka przesiadka. Bo to tak naprawdę mamy tutaj Audi i to Audi już nam się tutaj pojawia praktycznie cały czas. Cały czas. No. Mamy tutaj takie w 16 roku, mamy tutaj zanotowane 3 starty Fordem Fiestą, ale do tego pewnie dojdziemy. Natomiast to Audi rzeczywiście, jak już się zaczęło w 16, tak trwa do dzisiaj, tylko to są różne ewolucje tego samochodu. Ono się zaczęło już w dzieciństwie. Zawsze było Audi. Audi pojawiło się na trasach rajdowych, jak wiemy, w 80. Znaczy Quattro pojawiło się w 81 roku, to w wersji sedan. Natomiast w tej wersji, jaką tu widzimy u mnie, którą ja startuję, pojawiło się w 82 roku. Tak więc to samochód, który zrewolucjonizował w ogóle rajdy, motosport, gdyż to był pierwszy samochód czteronapędowy, który się pojawił w rajdach płaskich i, no i później w wyścigach. Ja ten samochód zobaczyłem w tamtych latach na rajdzie, na oczy go zobaczyłem chyba na rajdzie Polski, tak? W tej wersji sedan, a później gdzieś w przekazach telewizyjnych czy na zdjęciach, no i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ten samochód zawsze mi się spodobał, poza tym ja jestem fanem i moim idolem jest Walter Rell, a on właśnie tym autem startował, no i to połączenie spowodowało, że stało się to marzeniem, oczywiście w tamtych czasach zupełnie nierealnym, bo to jest coś niezwykłego, jakby ktoś wtedy powiedział, że będę takim autem mógł jeździć, a nawet oglądać go, albo dotykać z bliska, to pewnie nigdy w to nie uwierzył. No i ono sobie tak żyło we mnie, nikomu o tym nie mówiłem, a później, jak mówiłeś, możliwość startów, no to oczywiście taki samochód nie jest do kupienia, trzeba go zbudować, a najłatwiej było rozpocząć tu Mitsubishi, których jest pełno i wszyscy się tu na nich znają. I jedyne z Audi, co ma, to podobną moc, nic więcej. I ja cały czas dążyłem do budowy takiego samochodu i to dzięki kolegom Przemkowi Gwiazdzikowi, Danielowi Kaukusowi, Arturowi Wodniakowi, Darkowi Łukasikowi udało się ten projekt rozpocząć. To był najpierw projekt budowy Audi A2, bo jak wiemy, w grupie B były zahomologowane dwa samochody Audi. To właśnie ten A2, który tu na dole widzimy, i S1. Oczywiście o S1 to nawet ciężko było myśleć, dlatego że to samochód nieprodukcyjny, istniejący tylko obecnie w kilku sztukach. On był produkowany tylko i wyłącznie na potrzeby rajdów i to zespołu fabrycznego. Natomiast ten samochód A2 jest oparty o samochód produkcyjny Audi Quattro, Urquattro. No i tutaj rozpoczęła się bodajże w 2014 roku ta historia, bo to najpierw trzeba było kupić auto jako dawcę, czyli kupiliśmy samochód z rynku brytyjskiego i potem nastąpiła jego przebudowa na tąże rajdówkę A2. Nią zaczęła startować, ale już jak rozpoczęliśmy i zakończyliśmy ten projekt, no to pojawiło się wiele kontaktów, które pokazały, że ten pomysł zbudowania Audi S1 nie jest całkowicie nierealny. No i tutaj to jest dłuższa jeszcze opowieść, to może za chwilę, tak? I to jest ten samochód, ten pierwszy, który tutaj stoi w siedzibie GoPlus, tak? Jest to pierwszy. Jest to auto. No, ten drugi jest tylko poniżej. Bo... Też tutaj, też tutaj. Też tutaj. No dobrze, to w takim razie ja tylko jeszcze tak wplotę jedną rzecz i zrobimy sobie przerwę. Otóż w 82, a propos tego, o czym pan mówił, w 82 roku Mistrzostwo Marek Grupy B rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata właśnie zdobyło Audi Quattro Rally. W 83 roku Hannu Mikola został mistrzem świata kierowców Grupy B, rajdowych Mistrzostw Świata oczywiście, jadąc Audi Quattro A1. A w 84 roku Stig Blomqvist został mistrzem świata kierowców właśnie grupy B, jadąc Audi Quattro A2 i Quattro Rally. Teraz krótka przerwa i wrócimy do rozmowy. Stał. Przestępuję znowu.
przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać, gdy świat się wali, krzyczy, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Słuchajcie, gadki z klatki na antenie Motoradia. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Grzegorz Olchowski. Przebrnęliśmy przez pierwsze 3 lata, przebrnęliśmy przez 86 rok też również. I mamy 2016 rok i tutaj mamy właśnie to, o czym zaczęliśmy rozmawiać przed przerwą, czyli pierwsze 2 starty w Barburka, Ride Barburka Kryterium Karowa i Ride Barburka Legend Audi Quattro A2. To były te pierwsze 2 takie oficjalne starty tym samochodem, tak? Już nie pamiętam, ale chyba tak, jak macie panowie. Tak. Tak było. Testy wcześniej pewnie jeździliście podczas całej historii z budową tego samochodu? Tego typu samochody to są w procesie testowania cały czas. Cały czas, cały czas. Tak. To największą wartością jest może, no oczywiście wartość zdobycia tych części, złożenia tego samochodu, ale to wielką wartością jest właśnie godziny spędzone na testach. Bo żeby ustawić taki samochód, nie mamy się na czym wzorować, prawda? Także to tylko testy, sprawdzenia, no i na tym dochodzi się do tego, czego wydaje się nam, że już prawie doszliśmy, to znaczy, żeby ten samochód był przyjazny i dał się prowadzić. A proszę powiedzieć i nam, i słuchaczom, jak to jest, no budujecie samochód tak naprawdę właśnie, no skąd braliście czy wiedzę, czy informacje, jak poszczególne części lub poszczególne rzeczy mają wyglądać, jak powinny by wyglądać, z czego je zrobić, jak taki proces wygląda, no bo nie ma jakby takiego wzoru, prawda, czy tam nikt nie napisał historii, jak zbudować samochód Audi Quattro, tak, tylko jak to, skąd braliście wiedzę i czerpaliście pomysły na ten samochód? Znaczy, można czerpać wiedzę, bo w internecie jest dużo informacji, jak takie części wyglądają. Mhm. Są rysunki techniczne. Silnik 20-zaworowy czy ten 10-zaworowy jest znany, to tutaj nie ma wielkich tajemnic. No oczywiście znowu dopracowanie go w szczegółach i poznanie jego możliwości, wystrojenie go, to już oddzielna historia. Natomiast baza takiego silnika istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o zawieszenie, też są producenci kopii takiego zawieszenia, ale wiele rzeczy, drobnych detali trzeba dorabiać ręcznie z rysunków, jakie można dostać, dostępne są w książkach czy też w internecie, ale najważniejszą rzeczą w przypadku samochodu S1 to jest karoseria, którą trzeba zbudować z 3 samochodów innych. Tak? I tutaj, tak zawsze to powtarzam, możemy być dumni, bo najlepsze tego typu karoserie, praktycznie jedyne na świecie, buduje Tomasz C., co tu w Polsce, w Gorzyczkach, i to na cały świat. I taką karoserię, żeśmy u Tomka zamówili. No a potem to już proces właśnie ściągania. Tu jeszcze też trzeba zaznaczyć, że Polska jest największym producentem takich podzespołów do budowy takich samochodów. No proszę.
i mamy różnych producentów, czy to elementów tworzyw sztucznych, czy elementów infrastruktury silnika, czy peryferii silnika, które są robione w Polsce. To się da poskładać, tylko no oczywiście jedne są lepsze, drugie gorsze, no to potem jest kwestia tylko testowania, które działają lepiej, które gorzej. Ten samochód nie jest idealnym odzwierciedleniem samochodu z lat 80. Ja bym nie potrafił jeździć takim samochodem, no ale to tak jak i na nartach z lat 80. ciężko się dzisiaj młodym ludziom jeździ. To tylko tacy giganci jak właśnie Walter Rell, Hannu Mikola, Stig Blomqvist, no i jedyna kobieta Michel Mouton potrafili poradzić sobie z tym samochodem, jeszcze znacznie mocniejszym niż my dzisiaj jeździmy, bo te samochody miały około 600 koni, a nie miały zawieszenia ani hamulców i też nie miały sterowania komputerem, więc trzeba cały czas było podtrzymywać ciśnienie turbosprężarki, no więc to byli ludzie, którzy dzisiaj już takich nie ma. Zresztą, tak jak mówili, tylko trzech z tych kierowców na świecie opanowało ten samochód, w tym właśnie jedna kobieta. I ten, ja bym nie potrafił takim samochodem jeździć, zresztą jak ten samochód, który tu widzimy, A2, jest przygotowany obecnie w wersji idealnie odwzorowanej z lat 80. według załączników do startów w historycznych mistrzostwach Europy i on rzeczywiście ma te hamulce, tam skrzynie biegów, tak jak w tamtym czasie, to uwierzcie mi, nie jest to przyjemność. No właśnie chciałem się zapytać, jak to jest porównać taki stary samochód z konstrukcjami nowymi, rajdowymi, to chyba jest... Nie da się tego porównać. Nie da się tego w żaden sposób porównać. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to rozkład mas takiego samochodu. Dzisiaj samochody mają koła jak najdalej przesunięte na swoje krańce. Masa jest cała pomiędzy osią. W tym samochodzie silnik jest przed przednią osią. To już każdy wie, co to powoduje. Zawsze się mylę, czy to jest podsterowny, czy nadsterowny, panie inżynierze, jak to jest. Jeżeli tył, to nadsterowny. Ale udało nam się właśnie przez te lata doświadczeń, poprzez odpowiedni dobór szper i regulacji zawieszenia, doprowadzić do tego, że ten samochód nie odjeżdża tym przodem i da się nim jechać. To już pierwsza rzecz. Poza tym to jest znacznie słabsza konstrukcja, jeśli chodzi o sztywność, prawda? Mhm. To dzisiejsze konstrukcje do tamtej to w ogóle nieporównywalna historia. No, wypadek takim samochodem wygląda znacznie gorzej niż obecnymi konstrukcjami. Już nie mówię o tych topowych, takich jak WRC, ale chociażby tych najzwyklejszych. Ale z drugiej strony ma pewne duże handicapy, bo silnik, proszę sobie wyobrazić, taki silnik, który mamy, wytrzymuje 10 tysięcy kilometrów OS-owych, jest przeglądnięty, wymienione co najwyżej są tłoki i pierścienie i on dalej jeździ, co jest nie do pomyślenia. Tak, w dzisiejszych czasach, tak. Bo dzisiaj Mitsubishi wytrzyma, jak wytrzyma 2-2,5, to już jest góra, Subaru podobnie, a tu się nic nie dzieje. No ale też jest taka dzisiaj tendencja budowy samochodów, nie buduje się ich na lata, nie taka jest idea. Zawieszenie w naszym samochodzie to już jest nowsza konstrukcja. Można powiedzieć, że zawieszenie w tamtych latach to był kołek taki. Jak to działało, nie bardzo wiadomo. Poza tym pamiętać trzeba, że w tamtych czasach, w latach 80., to w czasie rajdu wymieniano dwa razy prawie cały samochód, tak? To nie było tak jak dzisiaj, tylko tam wszystko wymieniano co chwilę i to jakoś zupełnie inaczej, to inaczej wyglądały serwisy. No ale tak się budowała historia motoryzacji. Ja mam jedno pytanie, bo prawdopodobnie tego tutaj nie będzie. Gdzieś natrafiłem, przygotowując się tutaj, na zdjęcia, byliście na takim spotkaniu chyba Audi Quattro gdzieś w Europie. Rok lub dwa lata temu chyba. Bardzo ciekawe i dlaczego pytam, bo no tam z tego, co ja widziałem, to same właśnie tego typu samochody i jak no też można się spotkać, podglądnąć, jak ten wasz projekt wypadł właśnie na wtedy na tle, jak ten nasz tutaj, wasz projekt, nie nasz, ale wasz, wypadł na tle tamtych samochodów i gdzie to było takie, bo to też ciekawa chyba impreza. My pojawiamy się na kilku takich imprezach zagranicznych, to o której mówisz, to pewnie chodzi o Quattro Legend St. Gilgen w Austrii. To jest impreza organizowana przez pasjonata Audi Quattro, mieszkańca na okolicy St. Gilgen, to przepiękna miejscowość nad jeziorem Modenzi w Austrii i on to organizuje co roku, zapraszając w ogóle pasjonatów Audi Quattro i przyjeżdżają ludzie z całej Europy,
różnymi modelami. Są tam zwykłe samochody starsze, znaczy raczej głównie starsze, ale pojawiają się też najnowsze modele i zaprasza kilku znanych, no, był tam i Walter Rell, i Stig Blomqvist, i Hannu Mikkola. Zaprasza tych, którzy posługują się takimi autami w sporcie. Zdarzyło się też bodajże, że Audi chyba wystawiło samochód z muzeum. No więc tak jak i tam, jak i na innych tego typu imprezach, a szczególnie na Rally Legend San Marino, nasz samochód jest postrzegany jako jeden z najlepszych i najlepiej odwzorowanych. Bardzo się dziwią, szczególnie Niemcy, gdzie ten samochód powstał. Jak mówimy, że jest niemiecki, to mówię, że on jest polski. Bo wszystko jest w Polsce zrobione, no ale myśl, konstrukcja jest niemiecka. Są bardzo zdziwieni. Powiem, że jestem bardzo pieczołowicie odwzorowany, jeżeli chodzi o elementy te estetyczne, wnętrze, karoserii, oklejenie, no, a co do, no, jest inne zawieszenie, zawieszenie i hamulce są już z epoki, natomiast silnik, wszystkie też detale, takie jak system chłodzenia, który jest z tyłu tego samochodu, czy właśnie sama karoseria i te elementy z złożeń sztucznych są, no, zdecydowanie najlepiej wyglądają. Ale i tak wszystkie inne, które są prawdopodobnie robione w Polsce. Tak. W Polsce, tak. Z jednego miejsca pewnie wychodzą. Tak, spotkaliśmy na targach w Anglii taki samochód, pytam się Anglika, mówi, nie, no to jest zrobione w Anglii, no ale widzimy klatka i reko, karoseria, dzwonimy do Tomka, mówi, tak, to moja, plastiki też z Polski, no ale i nawet zbożony był w Polsce, no ale zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Tak. To co, teraz króciutka przerwa i wracamy do rozmowy. Nie mamy nic bez siebie, bez siebie nie mamy nic. Nie chcemy żyć bez siebie nie chcemy żyć. Mamy swe lęki, mamy schron, mamy swe czołgi, noże, broń. Mamy pieniądze, mamy głos, ale bez siebie nie mamy nic. Bez siebie nie mamy nic. Nie chcemy żyć bez siebie nie chcemy żyć. Niepewni granic swoich zon, strzelamy tęczą w monochrom. Znosimy ból, nie mamy dość, bo nie umiemy bez siebie żyć. Nie umiemy bez siebie żyć. Jeszcze jedną szansę.
Właścicielem i wydawcą Motoradia jest Fundacja Go Plus. Słuchacie gadki z klatki na antenie Motoradia. Dzisiejszym gościem jest pan Grzegorz Olchawski, a my wracamy do pana Grzegorza, ale też do Audi. I tutaj w przerwie rozmawialiśmy o właśnie Audi i o pani Michelle Mouton. I myślę, że coś pan Grzegorz więcej powie o pani Michelle. Michelle Mouton to jedyna kobieta, najszybsza kobieta świata do tej pory, bo zdobyła tytuł mistrza świata w rajdach samochodowych, bodajże Oplem Ascona, a nie tym Audi, no ale pokonała niesamowitych rywali. I ciekawa historia, no, pochodzi z takiego rejonu, gdzie wszyscy wielcy francuscy kierowcy stamtąd, czyli z przedmurza Alp i okolic miejscowości Gap, czyli do szkoły jeździła z takiej dużej góry, leci w zimie i pod górę nauczyła jeździć. Jej pilotką była Fabrycja Pons, która dalej już w wieku ponad 60 lat aktywnie uczestniczy w rajdach, bo jest pilotką takiego kierowcy, który ma pseudonim Lucky i pod takim występuje. To znany kierowca, już nie pamiętam jego nazwiska dokładnie, ale bierze z nami udział w rajdach w historycznych mistrzostwach Europy. Też pan koło 70. Pani Fabrycja Pons jest fajnie wygląda, zawsze ma włosy od fryzjera, fryzurę zrobioną i w tym kasku razem z nim, czyli starsi państwo jedzą tak szybko, że naprawdę wielu kierowców dzisiejszej czołówki tutaj mogłoby popaść w kompleksy. No i obecnie pani Michelle Mouton przekuwa te swoje olbrzymie doświadczenie startu w rajdach na pracę dla organizacji rajdów. Ja jest komisarzem do spraw bezpieczeństwa FIA i uczestniczy w każdym rajdzie do Mistrzostw Świata, kontrolując bezpieczeństwo zawodników i kibiców. To a propos Michelle Mouton, przepleczemy znowu informacje i ten czas z panem. W 85, 6 i w 87 roku przez 3 lata Audi Quattro wygrywało Pikes Peak International Hill Climb, czyli taki najbardziej znany wyścig górski na świecie. W 85 roku właśnie zwyciężyła Michelle Mouton w Audi Sport Quattro Rally. W 86 roku Bobby Unser, a w 87 właśnie Walter Roll w Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak. Także to auto było przygotowane już typowo właśnie do tego wyścigu. To auto różni się niewiele od tego, znaczy różni się zdecydowanie wyglądem zewnętrznym, posiada olbrzymi spoiler i taką szufladę z przodu, która powoduje docisk przedniej części tego samochodu, czyli próbuje neutralizować ten problem masy przed przednią osią. I jest taki fajny, olbrzymi wlot powietrza na dachu, który chłodzi tą instalację chłodniczą, która jest z tyłu w bagażniku tego samochodu, bo on dla wyważenia posiada chłodnicę płynu chłodzącego silnik i chłodnicę oleju z tyłu właśnie, co rozważa go i uzyskuje się dość idealny, bo 50 na 50 rozkład mas. Natomiast trzeba pamiętać, że ten wersja Pikes Peak, to zresztą taka najdroższa kolekcjonerska wersja tego samochodu, taki został sprzedany w zeszłym roku na aukcji w Paryżu za ponad 2 200 000 funtów. Jest jeden taki samochód, podobno jeszcze tylko w Muzeum w Ingolstadt, a to był z prywatnej kolekcji i posiadał moc około 1200 koni mechanicznych. Co jest możliwe do uzyskania z tego silnika, bo bułgarska firma Prospit również na bazie tego silnika, bez żadnych szczególnych zmian, poza oczywiście zastosowaniem profesjonalnych korbowodów i tłoków, uzyskuje tego typu mocy. Te samochody jeżdżą. No kiedyś Pikes Peak było dużo bardziej spektakularne, bo był to wyścig poszutrze. Poszutrze, tak. Teraz tak, jest po asfalcie. Tak, a parę lat po co i dlaczego tak jest, no właśnie. Wyasfaltować. Tak, a parę lat temu zostało to niestety wyasfaltowane. Tak, ale to Amerykanie. Tak jest. Ale tu jeszcze wracając do tych silników i do żywotności, patrząc na pana starty od 2017-18, tu z Radkiem rozmawialiśmy przed programem, że jest mnóstwo tych startów i faktycznie ten samochód cały czas dojeżdżał. No były jakieś tam pojedyncze, ale to są tematy jakieś drobne, natomiast cały czas samochód faktycznie dojeżdżał, czyli silnik jest pancerny. Tak, powiem tak, nigdy nie zawiódł nas silnik. Mhm. Jeżeli już to peryferia, to czy turbina, ale raczej z silnikiem nie było problemów, ani z napędami, ze skrzynią biegów, która tutaj już jest robiona
na zamówienie do tego samochodu pojawiały się problemy. Pozdrawiamy kolegę z Bułgarii, nic się takiego wielkiego nie dzieje, czasem to mi się zdarzyło. Natomiast największe problemy, i to u nas wykluczało często z imprez, to były półosie, które się urywały. No tak, oryginalne tego typu półosie samochodów seryjnych nie wytrzymują takich mocy, a my nie mamy dostępu wtedy do tych samochodów wyprodukowanych indywidualnie na potrzeby Audi Sport. I dopiero udało nam się niedawno zamówić takie półosie, które już wytrzymują wszystko, i to się nie dzieje. I to by potem były też problemy z ustawieniami tego samochodu. No to są właśnie to, co mówiłem, godziny poligonów, żeby on mógł wystartować. I dostrojenie tego zawieszenia właśnie i dobranie odpowiednich elementów, tak jak półosie, pozwoliło, że teraz już naprawdę nic się nie dzieje. Poza tym, tak mi się wydaje, jak się ogląda ten samochód, jak on jedzie, to on też inaczej niż nowoczesne samochody oddaje moc, bo to jest taki nagły, nagły przypływ mocy. To znaczy, 2 lata temu zrobiono nam krzywdę, gdyż przepisy nakazały zastosowanie zwężki 36. No i to już dla tego samochodu było zabójcze, ponieważ jest bardzo trudno go dostroić. Wtedy będą te problemy, które pojawiały się w tamtych latach, czyli duże turbo, no to wtedy nie ma dołu, albo długo się to osiąga, odpowiednio w drugą stronę, no to też znowu nie ma góry i bardzo trudna historia. Kiedy nie było zwężki, było bardzo fajnie. Pojawiła się zwężka, było bardzo trudno. No walczyliśmy teraz całą zimę. Wydaje nam się, że udało się poprzez inne zabiegi dopuszczone, poprzez przepisy poprawić to zdecydowanie. I rzeczywiście na początku, no to dopiero były tylko 2 imprezy do tej pory, wydaje się, że nie jest tak jak było, ale jest znacznie lepiej. No ja muszę powiedzieć, bo nie dalej jak w niedzielę jechaliśmy razem w jednym rajdzie i po wypadku Kuby Matulki i po komasacji, no jechaliśmy zaraz za wami, no i stoimy do Miejskiego, w Boguchwale, to była na ostatnią pętlę, no i cała procedura, ruszyliście, no i taka cisza u nas w aucie, i ja tak tylko do pilota mówię, no i fajnie, a on z kolei siedzi tak, no, także robi wrażenie, naprawdę, on jak jest na tej procedurze, jak to wszystko już tak napompuje się, to naprawdę robi wrażenie samochód ogromne. I to jest najprzyjemniejsze, bo jeździmy w głównej mierze dla kibiców, właśnie do własnej przyjemności, ale to wynik jest tam może trzeciorzędny, bo widzimy sympatię kibiców i mamy od nich cały czas informacje, że przyjeżdżają na rajd właśnie, żeby zobaczyć nas, zobaczyć ten samochód. I w ogóle cieszy to, że wydaje się, że młodzi ludzie już nie pamiętają takie auto. Mamy fanów, i to naprawdę bardzo młodych, którzy wiedzą dużo o tym aucie i podoba się im to. No, nie dziwię się, no bo dzisiaj czołówka samochodów to jest Skoda. No, ile razy można oglądać Skodę? Jak się ta Skoda mała nazywa? Fabie. No. 5, tak. No, Skoda tak. Fabia nie jest samochodem budowanym dla emocji. Ja widząc go na ulicy, nie emocjonuje specjalnie. Dla przedstawicieli handlowych. I też samochody, w ogóle to gdzieś kiedyś. No właśnie, to przedstawiciel handlowy się porusza. Ja nie bardzo pamiętam, żeby w latach 80. poruszał się... Audi Quattro. Audi, które zostało wyprodukowane na potrzeby homologacji tego S1, bo jak wiemy, no musiała być wyprodukowana wersja Stradale. To są samochody osiągające ceny dzisiaj €500,000, 200 sztuk tych samochodów, to był najdroższy samochód coupé w tym czasie na świecie. Droższy od Porsche Turbo, proszę sobie wyobrazić. No, a tu dzisiaj mamy auto niższej szarży o przedstawiciela handlowego. No. Ale to tak w ogóle jest, nie? To też jest, dziś kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że to jest w ogóle dzisiaj jakiś taki mały problem tych rajdów, że one się stały, dla kierowców te samochody są fantastyczne, na pewno te nowe konstrukcje, natomiast tak nie dla kibiców efektowne. Kompletnie one nie są efektowne i kiedyś, ja pamiętam jako młody chłopak, 20-30 lat temu, jak był rajd polski w Krakowie, to tak naprawdę dopiero wtedy było wiadomo od razu, że jest rajd polski, tak? Że, czy w ogóle, że jest rajd w mieście, bo pojawiały się samochody, tak naprawdę, które na co dzień no, prawie nie było. No, Lancerów w Krakowie, ja myślę, że nie było więcej jak 5. Potem pojawiły się, pamiętam, Janusza, czerwone Subaru. I tak naprawdę, i dopiero jak przyjeżdżał rajd, to dopiero te wszystkie samochody zaczęły się zjeżdżać i było wiadomo, że jest rajd, a teraz... Ale to też były, jak różne szkoły budowania samochodów, była Japonia, Subaru, tak. były,
niemieckich samochodów może już wtedy też, ale jakieś jeszcze jeździły. Ford na przykład. Ford, tak, czyli był ten cały świat. Na dzisiaj jest Mlada Bolesław. Czyli... Tak, tak, dokładnie tak. No. A Volkswagen. I gdzieś to tutaj jest ten problem, że te rajdy nie są takie widowiskowe. Ktoś kiedyś powiedział, niestety nie pamiętam kto, może wy wiecie, pamiętacie, że takie piękne zdanie, że przyszłością rajdów jest ich przeszłość. To piękne. I to jest naprawdę... No właśnie, a pan startując w historycznych rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, jak pan ocenia ten cykl tak z roku na rok? W jakim kierunku to zmierza? Fantastycznie, że on w ogóle jest, bo cóż by było, jakby go nie było. No grupa HR w mistrzostwach Polski, no to zupełnie inna historia. To jest do młodych kierowców, którzy jeżdżą już samochodami, które utraciły homologację, a to przede wszystkim to nie tylko stare samochody, ale my jako kierowcy, no jesteśmy często, koledzy mają około 60, no to jest zupełnie co innego. Jak się podchodzi do takiej imprezy, jak się ma lat 20 parę, a jak się ma 60, no więc poza tym te samochody nasze nie mogą być tak eksploatowane i to nie jest już problem zasobności portfela, tylko ten samochód przy jego kosztach otworzenia jest znacznie droższy niż samochody, którymi startuje się w mistrzostwach Polski. No i to, że jedziemy po tej samej trasie, w tym samym reżimie co SMP, to fajnie, to dobrze. Znaczy w przypadku dłuższych rajdów, tak jak rajd Polski, jedziemy go o połowę krócej, czyli po jednej pętli w danym dniu. No, ale to fantastyczna sprawa i ten cykl się rozwijał z roku na rok, jest, ciągle dochodzą nowi zawodnicy, mamy możliwość startów w Mistrzostwach Europy, choć tutaj troszeczkę te regulacje są odmienne, ja na przykład nie mógł startować tym samochodem, bo nie ma takiej otwartej grupy, tam samochody muszą być bardzo wyraźnie zgodne z homologacją i z, no dokładnie odwzorowane z czasów z lat 80. czy starsze, ale to jest zupełnie inny nastrój niż panuje w, powiedzmy, tych wyższych zawodach, wszyscy są bardzo mili, sympatyczni, nikt nie zgłasza żadnych problemów, nie ma zatargów, zacietrzewienia, no a spotykam się z tym, że wielu kibiców mówi, że czeka na nasz przejazd. Dokładnie. To my teraz zagramy sobie chwilkę przerwy, muzykę i wracamy. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Sure.
słuchacie Motoradia. Motoradia, naszym gościem jest pan Grzegorz Olchawski i marką odcinka przy okazji niejako jest Audi i Audi Quattro. Taka króciutka informacja, taka ciekawostka, w 2013 roku, czy już parę ładnych lat temu, myślę, że to jest też w tym momencie już, to są większe wartości, Audi wyprodukowało 710 tysięcy, ponad 710 tysięcy sztuk samochodów z napędem Quattro i w obu niemieckich zakładach, gdzie są te samochody produkowane, każdego dnia wtedy zjeżdżało z taśmy około 2000 modeli Audi z napędem tego typu. I co też taka ciekawostka, w 13 właśnie roku 44% wszystkich klientów Audi wybierało model Quattro, także to też czyś o czymś mówi, ale ty też masz Quattro właśnie, Audi i też Quattro. A ja chyba nie mam Quattro. Nie? To tak jest Quattro, nie Quattro. Bo to już... Teraz nie robią tyle samochodów, bo części nie ma. Aha, no tak. Też Jeszcze chciałem wrócić do A2-ki, do pana A2-ki. Czy już tak będzie tutaj parkować, czy ma pan jeszcze skradłeś jakieś... mi pytanie. Czy ma pan jeszcze jakieś plany związane z tym samochodem? Mam plany, bo chciałbym też nie startować, bo prawda jest taka, że ten samochód jest o wiele przyjemniejszy w prowadzeniu. Zresztą Michel Moudon powiedział, że nie wiadomo po co wymyślono, to jest jeden kierunek. Ten samochód jest o 38 cm dłuższy. Zatem jak wiecie panowie, samochód jak się zbliża do sześcianu, to jest niedobrze. Tak. Videtico na przykład, nie? Dlatego samochód musi być troszkę dłuższy niż szerszy i wyższy. I tym autem się lepiej jeździ, tym A2 i będziemy, ono było przebudowane do startu w Mistrzostwach Europy. Niestety, no w tej wersji jest naprawdę, to już przestaje być przyjemne, jeżdżenie tym autem z tamtych lat dokładnie. Natomiast można jeszcze, jest wersja A-grupowa tego samochodu, no i prawdopodobnie spróbujemy go przebudować do tej wersji A-grupowej i wystartować w kilku rajdach do Mistrzostw Europy. W tym roku, tak? W tym roku już pewnie nie, ale może w następnym. To jak już jesteśmy przy takich planach teraźniejszych, to co pan planuje w tym roku jeszcze? Cały cykl HRSMP i jak zawsze te imprezy. To jest już wpisane na stałe w kalendarz, której główną to jest Rally Legend San Marino. W tym roku jest 20. edycja tego imprezy, ma być bardzo, bardzo fetowana. No to tam jesteśmy zawsze. I myślimy o jednym z rajdów do Mistrzostw Europy, który będzie się odbywał na terenie Węgier, bo tam prawdopodobnie nas dopuszczą tym samochodem do startu, no bo jak wiemy, samochody B-grupowe są zakazane, nie wolno nimi startować od 1986 roku. No i tutaj znajdujemy taką furtkę, że to nie jest samochód B-grupowy, tylko to jest samochód Proto. Także teraz najbliższy. No i oczywiście są rajdy poza mistrzostwami Polski, takie jak rajd Małopolski, jak rajd Rzeszowia, w którym żeśmy razem uczestniczyli tydzień temu, a pewnie też i rajd festiwalowy, który jedziemy za tydzień. Czyli kalendarz taki... Czyli pełny kalendarz. Pełny. Coś się dzieje. To ja jeszcze mam pytanie a propos jeżdżenia, bo tak patrzymy za każdym razem tutaj przez okno na te świetne samochody, które pan tutaj ma. Czy czasem je pan odpala i wyjeżdża, czy... Tak. Nie, no oczywiście, że tak, bo te wszystkie, gdyby stały tylko, no to jak wiemy, samochód nieużywany ulega degradacji. Starzeje się dwa razy. Te wszystkie samochody, które tutaj posiadamy w kolekcji, które też się poszerzymy na co dzień, to nie są takie zwykłe samochody, my nie traktujemy tych samochodów jak tylko środek transportu. Każdy z tych aut to takie małe dzieło sztuki mechanicznej czy designu, prawda? Bo tu widzimy takie perełki jak Garbus Auto Union, który jest pierwowzorem Audi w ogóle, Mercedes Beczka, to chyba wszyscy wiemy, tak, jakie konotacje ma ten samochód. Czy Mercedes SEC, prawda? Do tego Warszawa na drugim biegunie, polski Fiat z 71 roku, czy nieśmiertelny Polonez Borewicz. Ale także Subaru, Typer, no i trochę amerykańskiej motoryzacji, czyli Impala i Cadillac. Cadillac nawet zapomniałem jego nazwy, ale taki wielki jak w Ojcu Chrzestnym. Tak, jeżdżone raz na czas tym autem, no, czy tymi Cadillacami? Oczywiście jeździmy, tak? W sezonie letnim, staramy się pojechać na jakiś zlot. Tutaj mamy takiego kolegę, wszyscy go znają, Zbyszka Kotarbę, organizuje zloty, więc zapewniamy jakąś frekwencję. No jak Garbus, to jeszcze obok dwie 911, bo to też tak, no piękne auto. Jakby mogło zabraknąć takiej od kolekcji, to są też dosyć szczególne, bo jedna to Porsche Carrera 911, Cabrio wyprodukowane na 25-lecie do 25 istnienia samochodu Porsche 911.
samochód w oryginalnym stanie, nieremontowany, nienaprawiany, który tak wygląda, jakby wyjechał z fabryki, a drugie to najbardziej podobające mi się Porsche, czyli Targa. Targa, Targa. Dokładnie. Tak, do teraz chyba jest taki bardzo poszukiwany model Targa, to jest tak, długi, rzadki i... Tak, tak, bardzo poszukiwany, a długo nieprodukowany, w ogóle nie występował w gamie modelowej Porsche i dopiero też od pewnego czasu się pojawił wróci, i tak. Też jest moim zdaniem najładniejszym modelem. Tak. No i sam system teraz składania można oglądać. A słuchajcie, panowie, wiecie, który samochód z tej kolekcji wzbudza największe zainteresowanie? Mikrus. Mikrus, tak. Tak. Wszyscy podchodzą do Mikrusa. I co to jest? I co to jest w ogóle? Czy to w ogóle jest samochód? Jak to działa? No rzeczywiście. Pojęcie samochód jest niezwykle pojemne, no bo mamy tu też syrenkę, no i stojącą z tego samego roku obok Chevroleta Impali. No i to nazywało się samochodem. Tak. I tym się przemieszczano. No, czy nie, Amerykanie nie jeździli do Bułgarii na wczasy, ale... Tak. Natomiast cudowno zawsze jest takie... zdanie, które mówi każdy wchodzący, mówi, o, to ja miałem takiego Marucha, albo ja miałem takiego Poloneza, albo ja miałem takiego Fiata. Słuchajcie, to jest niesamowita rzecz. A wracając do tego małego Fiata, to ten mały Fiat, który jest 126P, tak nazwijmy go, to on ma jakiś bardzo dziwny przebieg. To jest w ogóle samochód, można powiedzieć, nowy, bo ma 17 km przebiegu, to jest samochód z 87 roku, który, ja nie znam dokładnie historii, tam w tle jest chyba śmierć nabywcy, to zaraz po kupnie tego samochodu i ten samochód w foliach, tak jak był odebrany w 87 roku, przestał do 2000 lat, ja go wtedy kupiłem, no i... Tak go przepychamy, żeby nie robić. To maluszkiem tylko po plastu, żeby przebiegu nie robić. Tak. No. Na mnie robi największe wrażenie ten Cadillac. Jest olbrzymi i samo to, nie wiem, jak się drzwi otworzy, to widać, że te drzwi to ze 100 kilo ważą. To jest blacha, dokładnie. No, ale takim zaskoczeniem jest, bo na przykład dla mnie, pamiętam z młodości, to Mercedes Beszka, który tu widzimy, to taki niezwykle masywny, potężny samochód. A wiecie pan, ile on waży? On waży mniej niż to Subaru. Tak? Tak się na to patrzyło. Mówili, że to ostatni prawdziwy Mercedes, potem to już jeszcze było. Nie, no potem jak był 124. Jeszcze 124, ale to ja słyszałem inną opinię. Cały czas jest ostatni. Tak, no nie, już właśnie podobno nie. Ale już jak czasy okularników, to raczej Mercedes by nie chciał pamiętać. Nie, ja gdzieś tam... blacha nie wyszła. Tam wszystko nie wyszło. W okularniku to w ogóle wszystko nie wyszło. Komputery też. Tak, komputery, w ogóle design nie wyszedł w okularniku, ale... Ale do czego zmierzam, że ostatnio gdzieś czytałem magazyn Classic i był w porównaniu i w opisie Mercedes S-klasa, 96 rok, tak? Mhm. I to opisano właśnie, że to był ostatni Mercedes, gdzie jakby grupa Mercedes powiedziała, że... robić bez ograniczeń, tak? Nie patrzymy na koszty, robimy auto luksusowe, tak? I to był ostatni samochód w gamie Mercedesa, który był taką teraz, jakby filozofią wyprodukowany. A teraz od tego zaczynają. Patrzymy na koszty i robimy samochód. Tak. No, ale dzisiaj samochód już jest tak jak telefon. No, podpiszemy kontrakt na zużycie energii albo na coś, to dostaniemy go, abyśmy tylko zużywali paliwo. To już nie te czasy, to wszystko odchodzi, dlatego pewnie z takim sentymentem ludzie przychodzą na rajdy widzieć te samochody stare, gdzie rzeczywiście ci mechanicy to są jak doktorzy, że buduje się to, że tutaj trzeba mieć dużo inwencji i niepośrednie umiejętności. No a dzisiaj te samochody to składa się z klocków. Jak klocka. No, i mamy te Skody poskładane z klocki i tu gdzieś... Tak. I najważniejszy element to komputer, podpiąć pod komputer. Panie Grzegorzu, a co pan sądzi o tych samochodach elektrycznych, które się pojawią niedługo na rajdowych trasach? Bardzo dobrze sądzę. Bo mamy takie hasło od historyka do elektryka. Pomijamy Skody. No. Pomijamy Skody, tak. Tak jest. To jest nieuniknione, no i nieuchronne. Tak jak był kiedyś wiek pary, potem był wiek, prawda, benzyny, no i teraz będzie wiek elektryczności. Tak. Każdy, kto jeździ tam, miał okazję, pozdrawiam tych wszystkich, którzy mówią, że to nie ma przyszłości i w ogóle to bez spalinowego samochodu się nie da, kury się przestaną nieść, prawda, i tak dalej. To jak się przejadą samochodem elektrycznym, to będą wiedzieli, dlaczego nieuchronnie wyprzedzą samochód spalinowy. Ale ja chciałem zobaczyć minę Radka, jak będzie startowało takie Audi elektryczne. Co w ten czas powiesz? No. Co wiesz, no.
Pojechał, tak? No pojechał. Pojechał? Założyłeś, pojechał. No nie, no takie są czasy. No i na pewno to, szybko ruszy. Na pewno szybko ruszy i no tak to będzie pewnie. Nie? Ja myślę, będzie bliższy grę o sterowanie, tak. Nim będzie bliższe sterowaniu komputera i grze komputerowej. No ale mówię, tak. No jak były, jak najpierw pojawiła się para i pociągi, to mówili, że to w ogóle tragedia, jak konia nie ma, no to nie da rady. No, też tak było. Tak, no mówili, że to szatan napędza te pojazdy. I że w ogóle się tragedia stanie, tak. Prawda, a to chodziło o to, że jak nie będzie zapachu łajna końskiego, też takie były pomysły. Ale no to jak potem parowozy przechodziły na elektrowozy, to też była tragedia, jak to się nie da. No tak to jest, no. To a propos tego, zrobimy sobie jeszcze przerwę. Starych technologii, to też taka ciekawostka, w roku 2006 silnik TDI zadebiutował w 24-godzinnym... No właśnie, ale właśnie, to właśnie. 24-godzinnym wyścigu w Le Mans i pierwszy raz właśnie wtedy zadebiutował z tą jednostką TDI i Audi tam zwyciężało aż 8 razy. Także to też taka ciekawostka. A propos starych technologii, teraz sobie zagramy przerwę. Czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się. Się masz i nie brakuje.
Słuchacie gadki z klatki na antenie Motoradia. Dzisiejszym gościem jest pan Grzegorz Olchawski. Powoli już będziemy zmierzać do końca dzisiejszej naszej rozmowy, ale jeszcze chciałem się zapytać, panie Grzegorzu, skąd pomysł na radio? A, to bardziej nie mój pomysł, to grupy pasjonatów tutaj obecnego pana Marka. Proszę pytać o takie rzeczy. Ja tylko byłem narzędziem do realizacji pomysłów. No, idea bardzo fajna, wspaniała. Brakowało takiego medium, które skupiałoby taką całą naszą grupę rajdowców, bo to dość wąskie środowisko dzisiaj, no ale żeby korzystać właśnie z zasobów i wiedzy tych starszych kolegów i łączyć to z młodzieżą, a zatem przekazywać te najpiękniejsze lata rajdów, w których pan Marek był tutaj żywym uczestnikiem i historią jest do tej pory, a do tego radiowcem. No to cóż więcej mogliśmy zrobić, no jeżeli mamy takich pasjonatów i ludzi, którzy chcą to robić i mają kontakty, a wiedzieliśmy, że to bardzo fajnie zadziała, no to też powstało radio przy mojej pomocy, ono się dobrze wpisuje jakby w cały nasz tutaj obiekt i nasze zainteresowania, no i staramy się, żeby to jak najlepiej eksponowało. Pięknie, pięknie. To ja mam tak jedno takie pytanie, które zawsze naszym gościom tutaj zadaję. Takie, jakby pan tak spojrzał teraz przez te wszystkie starty swoje, taka najprzyjemniejsza chwila, którą pan dzięki motorsportowi przeżył lub w motorsporcie przede wszystkim, to co by to było? To radość kibiców, rozmowy z ludźmi. No oczywiście, że zwycięstwa z lepszymi samochodami, z lepszymi kierowcami, z młodszymi możliwość, a tak naprawdę to, że w młodości, jak zdarzyło mi się być za granicą, no, czuliśmy się tam jak bardzo ubodzy krewni, a możliwość właśnie wystartowania na zagranicznych rajdach takich jak San Marino Legend, gdzie wśród byłych mistrzów świata stoimy obok, startujemy razem. No ja na przykład wygrywałem ze Stigiem Blomqvistem na Praha Revival, to dwukrotnie. On jechał z Fordem Sierra, ma 80 lat, no ale jest mistrzem świata wielokrotnie. Tak. Bardzo miły człowiek, bardzo żywotny pan. No, możliwość spotkania z Walterem Rellem, kiedy składał podpis na masce, to rzeczywiście niezapomniane piękne chwile, ale myślę to, że właśnie zabicie tych kompleksów z młodości. Super. No to co? Dziękujemy ślicznie za rozmowę. To ja bardzo dziękuję. I dziękujemy za możliwość, że możemy tu siedzieć z Radkiem co te dwa tygodnie i gadać sobie. Bardzo mi miło, aby było częściej. Dziękujemy, panie Marku. Tak, Markowi też bardzo dziękujemy. No i co? I do usłyszenia. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.